Cześć, tu Aga Kopczyńska. Prowadzę blog agamasmaka.pl, a na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Oczywiście wszystko metodą małych kroków. Dziś chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, jak być asertywnym przy stole w święta. Już od jakiegoś czasu dostaję wiadomości z prośbą o poruszenie tego tematu. Asertywność przy stole podczas spotkań rodzinnych wydaje się być dużym problemem dla wielu osób. Spotkania rodzinne stają się przez to powodem olbrzymiego stresu. Jesteś na diecie eliminacyjnej? A może roślinnej, wegetariańskiej, wegańskiej? A może po prostu starasz się jeść zdrowo lub zamierzasz schudnąć? Boisz się, że babcia lub dziadek podsuną Twojemu dziecku słodycze? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiadasz tak, to ten podcast właśnie nagrałam dla Ciebie. Chciałabym z Tobą trochę porozmawiać właśnie o tego typu sytuacjach i podsunąć Ci kilka rozwiązań na temat tego, co z tym robić. W zasadzie długo nie mogłam się zabrać za tę kwestię, ale zbliżające się święta są z pewnością dobrą okazją do tego, aby się tym zająć. Ten temat już od dawna nie jest u mnie osobiście źródłem stresu. Wszystkie osoby w moim najbliższym otoczeniu są przyzwyczajone do tego, jak jem. Nie ma dyskusji, uszczęśliwiania mnie na siłę, niepotrzebnych perturbacji. Wiem jednak, że nie u każdego jest tak różowo. Chciałabym Ci dać dziś kilka rad i podkreślić pewne oczywiste zależności. Czasem jednak to, co oczywiste, jest najtrudniejsze. Najpierw jednak uściślę, jak ja podchodzę do świąt w ogóle i w ogóle do spotkań rodzinnych. Zdaję sobie sprawę, że nie podzielam podejścia większości osób do uroczystych obchodów, czy to Bożego Narodzenia, czy to Wielkanocy. Musisz to wiedzieć, zanim posłuchasz mnie dalej, a głównie po to, żeby zrozumieć, że dla mnie osobiście jedzenie nigdy nie było i nie jest kluczową kwestią. Natomiast wzajemne zrozumienie i zdrowie tak. Powiedzmy, że to są moje priorytety. No i jak podchodzę w związku z tym do świąt i świątecznego jedzenia? Ja nie obchodzę świąt, po prostu. W czasie, gdy większość rodaków raduje się i gremialnie spotyka na uroczystościach rodzinnych, my odpoczywamy. Mamy zwykle wtedy mniej obowiązków lub czasem nadrabiamy zaległości. Klienci nie dzwonią, na ulicach jest mniejszy ruch. Samą przyjemnością są spacery w takie dni, nadrabianie zaległych lektur. Świąt nie traktuję też jako możliwość zobaczenia się z rodziną. Może dlatego, że nie lubię tłoku, wolę spotkania w kameralnym gronie, bez obficie zastawionego stołu, który rozprasza. Wolę koncentrować się na byciu razem niż jedzeniu razem. W niektórych domach w święta na pierwszym planie jest jedzenie i wszystko się kręci wokół niego, a czasem brakuje po prostu czasu na zwykłą rozmowę, bo przecież schabowy się przypali. Niektórzy z utęsknieniem czekają też na konkretne świąteczne potrawy. Czekają przez cały rok. Ja tak nie mam. To znaczy, jeżeli mam na coś ochotę, to robię to niezależnie od pory roku. No i też nie przypadam za typowo świątecznymi wynalazkami. Niespecjalnie odnajduję się w świętowaniu czegoś, co jest mi obce, a i nie mam ochoty wąchać schabów, szynek, a później obserwować, jak nadmiar jedzenia albo się psuje, albo jest mrożony, albo zjadany mimo sytości i zmęczenia tym ciągłym jedzeniem. Moja kuchnia i życie w tym względzie stało się jakby takie trochę, minimalistyczne. Teraz pewnie już rozumiesz, że omijają mnie pewne problemy, z którymi boryka się całkiem spora grupa osób. Choć ten temat nie dotyczy oczywiście tylko i wyłącznie świąt, ale spotkań rodzinnych w ogóle. Ponieważ ludzie generalnie lubią innym radzić, jak żyć, jak jeść, to chciałabym zacytować Ci wiadomości, które do mnie spłynęły mailowo oraz na Facebooku już jakiś czas temu. Pierwsza z tych wiadomości brzmi tak. Jak wytłumaczyć osobom trzecim, aby ich nie urazić i jednocześnie samemu nie być punktem drwin z powodu zdrowego odżywiania? Szczególnie interesuje mnie to w kontekście dzieci. W domu staramy się uczyć dzieci zdrowych nawyków, ale chodzimy przecież w gości. Jak ugryźć ten temat? Lub kolejny przykład wiadomości. Uważam, że najlepszy jest umiar i zdrowy rozsądek we wszystkim. Ale to ja jestem rodzicem i to ja chcę decydować, co i kiedy moje dzieci mogą jeść. Dzieci mają wybór, czy i ile tego, co dostaną, chcą zjeść, ale to ja im podaję posiłki. I denerwuje mnie, jak gdzieś idziemy i pierwsze na stole lądują cukierki. Jeśli uznam, że chcę dać moim dzieciom cukierki, to sama im je kupię.
No, do karmienia dzieci przez ciocie, wujków, babcie, dziadków można dodać jeszcze inne niemiłe sercu przypadki, które szczególnie w okresie świątecznym mogą umilić komuś życie. Na facebookowych grupach czasem celiacy skarżą się, że rodzina nie respektuje konieczności wdrożenia diety bezglutenowej i nie zachowuje, mimo próśb, elementarnych zasad bezpieczeństwa. Z kolei nastoletni weganie skarżą się, że ich rodzina w ukryciu dodaje produkty odzwierzęce, na przykład do zup i sosów. Podczas świąt i uroczystości wszyscy namawiają do jedzenia, próbowania, dokładają, dolewają, dokarmiają i przekonują, że dieta to słowo na później. To pewnie tylko kropla w morzu problemów komunikacyjnych. Dlaczego mówię o komunikacji? Bo z tego typu sytuacjami najczęściej mamy do czynienia wtedy, kiedy pojawiają się po prostu problemy z komunikacją, problemy z mówieniem nie. Teraz chciałabym Ci powiedzieć w takim razie, czym jest asertywność i czym asertywność nie jest. Oczywiście nie zamierzam Ci tutaj podawać żadnych ścisłych definicji, bo w sieci znajdziesz ich zatrzęsienie. Powiem Ci po prostu, czym dla mnie jest asertywność i dlaczego cały czas się jej uczę. Asertywność jest dla mnie umiejętnością wyrażania swojego zdania i uczuć, a także ich obroną. Słowo obrona sugeruje pewną waleczność, zgadza się, jednak grunt to nie mylić waleczności z agresją i atakowaniem innych. Obrona swoich praw nie może przecież naruszać praw innych ludzi i wtedy jest to asertywność. Niestety w rozmowie o zwyczajach żywieniowych często dochodzimy do punktu, w którym pojawia się agresja po jednej ze stron lub co gorsza, nawet po obydwu stronach. Niezależnie od tego, czy przeanalizujemy dyskusje internetowe, rozmowy rodzica z dziadkami, którzy podrzucają wnukowi słodycze, to bardzo często widać tam znamiona takiego braku empatii, zrozumienia dla innego punktu widzenia. No i przejdźmy teraz do praktyki. Mam nadzieję, że moje rady pomogą Ci asertywnie zawalczyć o spokojne święta czy inne spotkania rodzinne i mam nadzieję, że dzięki nim zrozumiesz wagę i sens uczenia się asertywności. W temacie Twojego stylu żywienia będzie to na pewno bardzo pomocne. Jak być asertywnym na spotkaniach rodzinnych i jak dać radę na diecie w święta? No to zaczynamy. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie, czego naprawdę chcesz, czego naprawdę potrzebujesz. Czy chcesz zadbać o swoje zdrowie? Czy Twoim priorytetem jest dobre samopoczucie? Czy chcesz i możesz pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od stosowanej diety w święta? Jakie są Twoje wartości? Zastanów się, a później przepuść moje wszystkie rady przez sito Twoich własnych priorytetów. Czy na co dzień prowadzisz zdrowy styl życia? Dbasz o to, aby Twoja dieta była zbilansowana? Dbasz o to, aby obfitowała w nieprzetworzone produkty roślinne? Unikasz cukru? Unikasz niezdrowych tłuszczów? Jeśli na wszystkie pytania możesz odpowiedzieć tak, to muszę Ci coś zdradzić, pewną tajemnicę. Mianowicie, zjedzenie jednego kawałka makowca podczas świąt naprawdę nie zrujnuje Twojego zdrowia. Pod warunkiem, że nie opędzlujesz od razu kilku kawałków, no ale to już wiesz najlepiej Ty, no i pod warunkiem, że na przykład nie jesteś bezglutenowcem, a makowiec będzie zawierał gluten. Mnie też czasem zdarza się zjeść coś mniej zdrowego, a nawet mocniej przetworzonego. Może niekoniecznie w święta, bo tych nie obchodzę hucznie, tak jak Ci powiedziałam, ale chociażby w podróży, kiedy ilość opcji jest dość skromna. Ja w ogóle nie jestem tak zwanym freakiem żywieniowym, choć pewnie niektórzy uważają mnie za ekstremalnie poprawną dietetycznie, otóż wcale tak nie jest. No i kiedyś może więcej o tym opowiem. Ważne jest jednak przede wszystkim to, czy Ty masz ochotę na odstępstwo i czy możesz sobie na nie pozwolić. Bo jeśli masz coś zjeść tylko dlatego, że ktoś Cię o coś prosi, a później czuć się z tym źle, to jest to zupełnie bez sensu. Lepiej porozmawiać i wyjaśnić zwięźle, że nie sprawi Ci przyjemności zjedzenie jakiegoś tam dania. No i jak to zrobić, jak porozmawiać? Zaraz do tego dojdziemy. O ile zjedzenie niewielkiej ilości cukru raz na jakiś czas nie zaszkodzi zdrowemu człowiekowi, podałam Ci przed chwilą przykład tego makowca, o tyle zjedzenie niewielkiej ilości glutenu bardzo zaszkodzi na przykład osobie chorej na celiakię. O ile nie umrzesz, jeśli zjesz jednego batonika z tłuszczami trans kilka razy w roku, o tyle wystawienie się na działanie alergenu, jeżeli jesteś alergikiem, może skutecznie zepsuć Tobie święta, czy w ogóle jakikolwiek czas spędzony z rodziną.
Więc jakby wskazania medyczne są dla mnie bezdyskusyjne. Jeżeli rodzina nie jest w stanie tego zrozumieć, bądź nie chce tego zrozumieć, to jest to już głębszy problem rodzinny i trzeba po prostu pracować nad komunikacją. Wiem, że część ludzi jest w stanie zrozumieć pewne uwarunkowania dietetyczne, o ile wynikają one na przykład właśnie ze wskazań medycznych. Czyli to, o czym mówiłam wcześniej. Nie wszyscy to zrozumieją, ale część ludzi zrozumie. Natomiast wydaje mi się, że trudniejsza sytuacja jest jeszcze wtedy, kiedy okazuje się, że ktoś na przykład w imię ideologii, przekonań czy profilaktyki zdrowotnej nie je na przykład jakichś produktów, chociażby mięsa, nabiału, jaj, słodyczy czy żywności przetworzonej. Często wtedy zaczyna się taka rodzinna krucjata. No przecież trzeba pomóc człowiekowi przestać błądzić. Moim zdaniem świadoma decyzja człowieka nie jest mniej ważna niż wskazania medyczne. Działanie wbrew sobie również może odbić się na zdrowiu, tyle że psychicznym. A tak długo jak nikomu nie czynimy krzywdy naszym zachowaniem czy podjętymi decyzjami, to nikt nie powinien ingerować w tę sferę naszego życia i w nasze wybory. Pamiętaj też jednak, że jest druga strona medalu, to znaczy owe próby ingerowania w Twoją dietę czy styl życia mogą wynikać z troski najbliższego otoczenia. Warto wtedy w miarę możliwości wyjaśnić, uspokoić rodziców, dziadków czy inne troskliwe osoby, że działania, które podejmujemy, są racjonalne, że korzystamy z opinii czy opieki specjalistów, na przykład oficjalnych rekomendacji żywieniowych, opieki dietetyka, lekarza. No, o tym mówię chociażby w kontekście diet wegetariańskich. Wiele starszych osób niepokoi się, że ktoś, kto jest na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, nie dostarczy sobie wszystkich odpowiednich składników i może warto wtedy powołać się na jakieś autorytety, powiedzieć, że przecież nasz lekarz czy dietetyk jest poinformowany o naszej diecie i jesteśmy pod dobrą opieką. Pierwszym takim najłatwiejszym chyba sposobem żywieniowego ogarnięcia się na święta jest przygotowanie swojego jedzenia. Gdy odwiedzam bliskich, zwykle zabieram ze sobą jedzenie, no i mam problem z głowy. Przy okazji jest to świetny sposób na edukowanie innych, pokazywanie, że świat nie kończy się na tradycyjnej polskiej kuchni. Oczekiwanie od innych, że dostosują się do naszych wymagań, skoro sami jedzą tradycyjnie i nie mają często pojęcia na temat tego, jak zabrać się do gotowania dla nas, no jest nierealne. Inną rzeczą jest faktycznie to, że czasem to się zdarza, że ktoś, komu na nas bardzo zależy, poświęca swój czas na edukację własną i stara się zrobić coś dla nas. Jednak oczywiście nie powinniśmy tego wymagać, bo nie każdy jest zręczny w kuchni, nie każdy jest otwarty na nowe dania, na nowe receptury i nie każdy czuje imperatyw, że tak powiem dyplomatycznie. Podam tutaj przykład mojej mamy, która kiedyś jadła bardzo tradycyjnie, a aktualnie robi najlepszy wegański rosół na świecie, potrafi zrobić najlepsze kotlety roślinne na bazie kasz i roślin strączkowych. Kiedy dowiedziała się, że nie mogę jeść glutenu, to zaczęła naprawdę przygotowywać dużo fajnych, ciekawych, bezglutenowych dań, pamiętając o tym, że produkty, z których je przygotowuję, muszą być certyfikowane i muszą być pozbawione nawet śladowych ilości glutenu. No ale to moja mama, nie wszyscy tacy są, nie wszyscy będą w stanie coś takiego zrobić i z założenia ja generalnie nigdy czegoś takiego nie wymagam. Czyli póki w waszej rodzinie nie pojawi się taki gorliwy neofita, który jest w stanie dla was zmienić swoje gotowanie o 180 stopni, kiedy go odwiedzacie, to naprawdę warto po prostu brać ze sobą jedzenie na imprezy rodzinne i oszczędzić sobie zawodu, czy też po prostu dolegliwości. Nie chcesz, aby rodzina kupowała słodkie prezenty twoim dzieciom? Uważasz, że są pełne cukru, tłuszczów trans i innych składników, których po prostu nie chcesz widzieć regularnie w diecie dzieci? No, mam dokładnie tak jak ty. Zrozum jednak, że niektóre osoby traktują słodkie upominki jako sposób na wyrażenie pozytywnych uczuć. I ty, i ja dobrze wiemy, że są na to lepsze sposoby, ale nie nauczymy tego nikogo w miesiąc i nie zmienimy podejścia tej osoby natychmiast, a czasem nie uda się to nigdy. Co zatem zrobić? Warto podsunąć alternatywy, to znaczy do tego stopnia, żeby nawet podesłać bliskim konkretne produkty, podać miejsce ich zakupu i żeby zrobić to wcześniej. To naprawdę ma szansę się udać. Kolejna bardzo ważna rzecz.
naucz się odmawiać. Wyobraźmy sobie, że siedzisz przy stole, a ciotka Bożena nie ustępuje. No musisz spróbować jej serniczka, bo przecież jej serce rozpadnie się na kawałki. Nie możesz sprawić jej przecież przykrości. Jeśli nie chcesz lub nie możesz zjeść tego serniczka, no to nie ma bata, musisz nauczyć się asertywnie odmawiać. Asertywna odmowa to absolutnie nie generowanie jakiejś awantury czy potajemne wyrzucanie serniczka do śmieci, no ale to już mam nadzieję wiesz. Nie musisz się też tłumaczyć. Nie znaczy to oczywiście, że masz powiedzieć samo nie. W końcu zależy ci przecież na relacji z tą ciotką Bożeną. No i ona ma na pewno dobre intencje. Możesz jej wyjaśnić, z czego wynika twoja decyzja, ale nie musisz tłumaczyć, dlaczego podejmujesz taką, a nie inną decyzję. Dla przykładu. Ciociu, dziękuję za propozycję, ale nie spróbuję sernika. Nie przyjmuję odmowy. Koniecznie musisz zjeść chociaż kawałek. Tyle się narobiłam. Nie, ciociu, dziękuję. Nie zjem tego sernika, ponieważ nie jem sera. No, i tutaj uzasadnienie byłoby w najlepszym tonie. To znaczy nie wchodź w rolę winowajcy absolutnie, czy kogoś, kto musi usprawiedliwić swoje zachowanie, ale pamiętaj o schemacie. Odmowa, następnie zwięzły powód i ewentualne wyrażenie podziwu, uznania i tym podobne. Coś takiego pozytywnego, co może troszeczkę złagodzić ten twój przekaz, który dla cioci Bożeny jest na pewno trudny do przyjęcia. Czyli całość mogłaby wyglądać mniej więcej tak. Ciociu, dziękuję za propozycję, ale nie spróbuję sernika, nie jem sera. Choć muszę przyznać, że twoje wypieki są arcydziełem sztuki. Ilekroć na nie patrzę, to zastanawiam się, jak ty to robisz, że każdy kształt wydaje się idealny. No, minęłaś się z powołaniem. Lub na przykład. Ciociu, dziękuję za propozycję, ale nie spróbuję sernika. Nie jem sera. Choć muszę przyznać, że bardzo mi miło, że tak się o nas troszczysz i przygotowałaś tyle specjałów. Miło mieć tak troskliwych ludzi wokół siebie. Można obrócić tę odmowę w sposobność do budowania relacji. Powiedz na przykład, że ciocia może sobie zarezerwować kolejny weekend na odwiedziny, bo specjalnie dla niej przygotujesz sernik bez sera. Taką pyszność, o którą by cię nigdy nie podejrzewała. Opowiedz o tym, jak zmiana diety zmusiła cię do poszukiwania nowych smaków, ale to tylko opcja dla rodzin otwartych na nowości, no nie u wszystkich to się sprawdzi. Korzystaj też z żartu, który bywa najlepszym ratunkiem. W takich sytuacjach poczucie humoru potrafi naprawdę rozładować wiele trudnych sytuacji. Wiem, że to nie jest proste, no ale nikt nie mówił, że asertywna odmowa jest prosta. No nie jest, szczególnie jeśli mowa o kontaktach rodzinnych. Potraktuj to jednak jako wyzwanie i naukę. Tak naprawdę każdego dnia możemy się ze sobą komunikować lepiej. Święta to najlepsza okazja, aby się tego uczyć. I taka komunikacja to też nawyk. To znaczy człowiek nie nauczy się tego w kilka chwil. Warto poćwiczyć nawet samodzielnie przed lustrem. Czasem będziesz w szoku słysząc, jak wyraźnie i zdecydowanie potrafisz powiedzieć nie. Ja osobiście byłam w szoku, kiedy usłyszałam ze swoich ust pierwsze nie. Czasem to my sami mamy większy problem z odmawianiem niż nasza rodzina, wierz mi. Pamiętaj też o swojej ograniczonej odpowiedzialności. Pamiętaj, że nie możesz i nie musisz ponosić odpowiedzialności za to, że konkretni członkowie rodziny produkują duże ilości jedzenia, którego nie możesz i nie chcesz jeść. Nie możesz ponosić konsekwencji tego, że produkują go za dużo. Jedyna rzecz, którą możesz zrobić, to odpowiednio wcześniej poinformować, czego nie możesz i nie chcesz jeść oraz że planujesz przynieść też swoje jedzenie, aby nie robić nikomu problemu. To naprawdę, tak naprawdę to każdy z nas jest odpowiedzialny jedynie za swoje zdrowie, swoje wybory, nie za innych ludzi. No i kolejna ważna rzecz to zachowanie konsekwencji. Dla osób, które wiedzą, czego chcą, czego potrzebują i czego nie mogą zaakceptować, ten punkt będzie na pewno oczywisty. Jednak często zdarza się, że w okresie świątecznym narzucamy sobie jakieś ograniczenia, które spełzają na niczym, ponieważ są zbyt radykalne albo w ogóle niepotrzebne, a rodzinne techniki perswazji działają. To znaczy, jeśli będziesz deklarować, że unikasz słodyczy, a za kilka chwil dasz się skusić babci Basi na kolejny kawałek ciasta, to pamiętaj, że rodzina uzna, że twoje postanowienia są do złamania i nie są wiążące, także w przyszłości. Oczywiście nie o to chodzi, że nie możemy złamać postanowień, to znaczy jeśli masz ochotę, to łam lub daj sobie po prostu dyspensę na święta, ale po co ci wcześniej ta spina i narzucanie sobie niepotrzebnych ograniczeń?
Mówiąc krótko, dobrze po prostu określić jasno swoje granice i pamiętać też o granicach innych ludzi. Ktoś kiedyś powiedział, że jest taka granica cierpienia po przekroczeniu, której zaczyna się błogi uśmiech. Każdy z nas ma taką granicę, ale również każdy z nas wie dokładnie, do którego momentu jest w stanie tolerować niewiedzę, niefrasobliwość innych. Ja na przykład bardzo dużo jestem w stanie znieść w kontekście mojej osoby. Granica natomiast jest znacznie bliżej w przypadku mojego dziecka. Żeby to wyjaśnić wprost, nie akceptuję działania wobec mojej córki wbrew naszej woli jako rodziców. Dlatego, że jestem odpowiedzialną mamą, dbam o to, aby moje dziecko dobrze jadło. No i żadna zasmucona ciocia, wujek czy koleżanka tego nie zmieni. I tak już jest w zasadzie od dawna. To działa oczywiście w dwie strony. To znaczy, jeśli ktoś mnie pyta o zdanie, to oczywiście zawsze odpowiem. Jednak jeśli nie jestem pytana o zdanie, to na pewno nie będę biadolić nad dzieckiem kuzynki, że pije za dużo coli, czy że je produkty, które nie powinny się znaleźć w diecie dzieci. Oczywiście nie powiem, że mnie to nie rusza. No rusza. I to jak? Ale wiem też z autopsji, że każdy człowiek musi być wewnętrznie gotowy na zmianę i jeśli nie będzie gotowy, to do zmiany po prostu nie dojdzie. My swoimi zwyczajami też możemy być impulsem do zmian w naszym otoczeniu, chociażby w kontekście ograniczenia produktów odzwierzęcych, ograniczenia cukru, zwiększenia udziału warzyw i owoców w diecie. Dlatego ważne jest, aby być asertywnym, a nie agresywnym. Istotne, żeby być zdecydowanym, bronić swoich granic przy jednoczesnym szanowaniu granic innych. Mam nadzieję, że każde Twoje święta i spotkania rodzinne będą upływały w spokoju i szacunku do siebie nawzajem. I w zdrowiu oczywiście. Życzę Ci cudnych i asertywnych świąt, ale nie tylko w święta. Oczywiście zapraszam Cię dalej do słuchania moich podcastów, do odwiedzenia mojego bloga agamasmaka.pl. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, jestem na YouTubie i w serwisach podcastowych. Serdecznie Cię pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Cześć!